Dzień dobry, witam serdecznie w internetowym kursie rysunku architektonicznego. Mam zamiar stworzyć cykl filmików dla amatorów rysowania oraz kandydatów na architektów. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na forum znalazłem pytanie, jak zostać architektem? To bardzo proste. Trzeba się dostać na uczelnię i ją skończyć. Ponieważ mi się to udało, więc chciałbym podzielić się moim doświadczeniem. O czym będę mówił w moich filmikach? Zacznijmy od tego, czym jest rysunek architektoniczny. Dla architekta rysunek jest językiem. Architekt porozumiewa się za pomocą rysunku. Opis dla architekta stanowi sprawę drugorzędną i wyjaśnia tylko to, czego nie da się pokazać na rysunku. Jednak podstawową formą przekazu jest rysunek. Jaka jest różnica między rysunkiem architektonicznym a rysunkiem artystycznym? Można to zilustrować na przykładzie łyżwiarstwa. Rysunek artystyczny jest odpowiednikiem łyżwiarstwa figurowego, gdzie główny nacisk kładzie się na formę. Rysunek, jakim posługują się architekci, jest odpowiednikiem tej odmiany łyżwiarstwa, jaka jest stosowana podczas meczów hokejowych. Forma ma tutaj drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest to, żeby zdobyć bramkę. Warto tutaj wyraźnie zaznaczyć, że architekt w dziedzinie rysunku jest amatorem, o ile oczywiście dodatkowo nie ukończy uczelni artystycznej. Kto może nauczyć się rysować? Czy trzeba mieć jakiś specjalny talent? Jak to rozpoznać? Mój kolega Wojtek, który od wielu lat w Warszawie prowadzi szkołę rysunku dla kandydatów na architekturę, twierdzi, że talent nie istnieje, że liczy się tylko ilość poświęconego na rysowanie czasu i jest w tym dużo prawdy. Faktem jest, że niektórzy uczą się szybciej, inni wolniej. Niektórzy będą musieli poświęcić więcej czasu, inni mniej. Jednak wydaje mi się, że prawie każdy może osiągnąć bardzo wysoki poziom w rysunku. Jako przykład mogę przedstawić moje własne osiągnięcia. Bardzo dobrym przykładem będzie obrazek, który wykonałem w marcu 1995 roku, już będąc studentem Wydziału Architektury. Warto porównać obrazek z marca z obrazkami z sierpnia. Jak widać, w ciągu pół roku można się całkiem sporo nauczyć i nabrać całkiem niezłej wprawy. Dodajmy, nie rezygnując z innych zajęć. Ja nie mogłem poświęcić całego czasu na naukę rysunku, ponieważ musiałem normalnie brać udział w zajęciach na uczelni. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać trochę mojego doświadczenia i że moje rady okażą się przydatne. Bardzo proszę o zadawanie pytań w komentarzach i zapraszam do oglądania kolejnych części cyklu.